Cześć YouTube, kolejny raz DJ Marek z Dziedus Events. Tego wieczoru pokażę Wam przeróbkę wieszaków do głów Flash Spot 250. Mam oryginalne wieszaki do tych głów, jednak producent przewidział użycie dwóch haków, a żeby uprościć sprawę, przerobię to na jeden hak po środku. Głowa waży 30 kg, a hak ma wytrzymałość 200, więc spytacie, po co aż dwa haki? Ano po to, żeby głowa podczas pracy nie obróciła się wokół osi jednego haka, ale na to też znajdziemy sposób. Zapraszam do oglądania. We'll be right back.
pora sprawdzić, jak te zrobione adaptery będą pasowały do głowy, do 250, do której są przeznaczone. No to co? Trzeba przymierzyć, sprawdzić. Myślę, że powinno być wszystko ok. Zobaczycie sobie, jak to wygląda. Tak, tutaj się nic nie zmieniło, wszystko tak jak już pokazywałem. Śrubki się ładnie trzymają, bo są założone tutaj podkładki gumowe, o-ringi i wszystko jest ok. Dobra, trzeba przymierzyć. No i wszystko ekstra pasuje, można wieszać spokojnie na jednym haku i o to właśnie chodziło, żeby nie wieszać dwóch osobnych haków. Oryginalne adaptery wyglądały tak, ja już je pokazywałem. Do takiego adapteru przychodzi hak i to miało być jako taki komplet w ten sposób. Jeden i tutaj drugi, żeby były dwa haki. Tego można obrócić, żeby też był pod takim kątem, to nie mam problemu. W każdym razie chodziło o to, żeby były po dwa, ale to jest bez sensu, żeby wieszać taką głowicę na dwóch hakach. I też jest to szybciej. On się nie obróci, bo pewnie chodziło o to, żeby były dwa, żeby się głowica czasem nie obróciła tu na tej śrubie, ale się nie obróci, bo tutaj jest krawędź, która nie pozwala, nawet jakby się śruba poluzowała, nie pozwala obrócić tego haka, więc nie ma mowy, żeby głowica zaczęła się jakoś tam obracać. No i tyle. Dzięki takiemu rozwiązaniu wieszanie głowy jest o wiele szybsze i łatwiejsze. No i to tyle na dziś, a w kolejnym filmiku z tej serii zajmiemy się wieszakami do kolejnych, większych głów, bo mam ich więcej. A więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!